Cześć, to Madzie i witajcie w kolejnym odcinku z gry The Cave. Dzisiaj naszymi bohaterami będą nasze słodkie, kochane dzieciaczki. Tam obok została sobie Kina ze Zdzichem. Nie mi się przejmować, nie będziemy, oni sobie dadzą radę. A my idziemy sobie dalej. It's those small touches that make the difference when it comes time to put it on the market. Tak, prosiliście mnie o wyłączenie napisów, skoro nie ma spolszczenia, nie będą napisy. I tak też oto uczyniłam. Tutaj teraz jesteśmy w ich domu, z tego co się orientuję. I tak, zwracacie mi uwagę... Mogę to wziąć? Dziękuję. Cześć, tatuś. Can't let you go out and play with your friends until you've had your supper. Więc tak, skoro nie ma polskiego języka, to jest za to właśnie, są napisy. I tak jak mówiliście, ja cały czas jestem w jaskini. Mam tego jakąś tam świadomość, że jestem ciągle w jaskini. Beautiful house in the cultural heart of Victorian London. Two loving and caring parents. What could children want more? Apparently, what they desire most is freedom. Freedom from bedtimes and chores. Freedom to run wild with no one to hold them back. We're about to see what happens when two adorable children snap. Okej, dobra. Na razie widzę, że się nie dostanę. Tam będziemy potrzebowali wiaderka z prądem. Jakkolwiek to brzmi. Mamy kluczyk. Zapewne to jest magiczny kluczyk, który otwiera wszystko. O! Dzień dobry. Wyłazić mi na górę. A, i mamy tutaj do odkrycia. Dobra, tak jak mówiłam, to będziemy oglądać sobie na końcu. Gwóźdź z deską, nie wiem, młotek. A to? Tu jest ten. Nie, w tą mańkę. O, tym się robiło, dobra. Trudno, chwilowo światła w domu nie. Dobra, tu potrzebuję jakiś młotek, jakiś coś, żeby, nie wiem, tą deskę zabić. Gdzie teraz było to? Tu było. Teraz co, winda nam może będzie działać? Dobra, chodźmy jeszcze dół domu zwiedźmy. Tutaj ten kluczyk będę potrzebowała, dobra. Ja mam więcej schodów w tym domu nie było, to są małe dzieci. Czy wy nie jesteście świadomi, że małe dzieci spadają ze schodów? Dobrze, tamtędy będziemy mogli przejść. O, cześć mama. O, tu jest młotek. Sounds like the nice little doggy of yours is famished. Would you two be dears and go fetch him his dog food? Aha, jeszcze matka chce żarcie dla psa. Tu nic nie ma. Ja chcę sobie pochodzić jeszcze zobaczyć. Dobra, rozumiem, że tutaj też jest potrzebny sławetny klucz. To chodźmy tą deskę w podłodze wbijmy, bo jak widzę, to jest istota odcinka dzisiaj. Wbić deskę w podłodze. Z gwoździem. A, tu ojciec. Dobra, nie chcę ojca. A, to było gdzieś na górze samej, nie? Serio w tym domu tak się chodziło, że trzeba było skakać po schodach? Tu nie. Tu. Tutaj jest ta. Tutaj... A tu młotkiem mogę? Nie. Sorry, dzieciaczki. Nie wiem, co nam to dało, ale okej. A czy
Czekajcie, muszę sprawdzić jedną rzecz. Dzisiejszy odcinek może być długi, bo tak jak widziałam u Kiny był długi, a ona ogarniała tą grę, ja jej nie ogarniam. Czekajcie, ja spróbuję to pudło dotarabanić tutaj, wiecie? Bo tak, żebym przeszła. U Kiny to jak głównie od razu mówię, popatrzyłam na długość odcinka, ile... Idź tu. Teraz pomogę wam inaczej. Bo chodziło mi bardziej, żeby zobaczyć długość odcinka, niż to obejrzeć, więc tego nie oglądałam. Ale troszkę to trwało. Dobra, popychać, popychać. Co pobiłam? Dobra. Tup, 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 tup. There goes the broken china. Mama się nie obrazi. Może to zabiorę. Tam na dole była winda, ją też tam podłączę. A. U matki chyba była winda, nie? Mamo, tu mieszkasz? Nie, stąd ja przyszłam. Dobra. To będzie... Jezu, aż tak nisko mam tarabanić to pudło? Serio? Hello, mami. A... Nie, nie, ja źle zrobiłam. Tu jest ta... Wajcha do windy, okej. Okay. Chyba, że... To gdzieś tu. Gdzieś widziałam chyba drugie miejsce. Złaś. Co ja tu mogę zrobić? Dobra, tego chyba miejsca nie widziałam. Czekajcie, zejdę jeszcze niżej, bo mi się wydaje, że gdzieś było miejsce na wiadro z prądem po lewej. Nie, dobra, to musi być tam. I to tą wajchą musi się otwierać najwidoczniej. Dobra, zaraz przetestujemy. Wiecie, jeszcze kwestia, tak, już idę od ciebie, tatuś, daj mi spokój. To tu się złe moce przyciągają. Jest kwestia taka, że ja tego pudła za nisko nie zatarabaniła, nie? Dobra, więc wróćmy tam, gdzie byliśmy. Tak, tu było pudło, to znaczy pudło. Dobra, nie to! Młotek. Młotek, dobra rzecz, na pewno się przyda. Może tamtędy przelezę. No, tak, tam. Tup, tup, tup. Jezu, miś z nożem w sercu. Dzieciaczki, dziękuję. Puść się, jeden z drugą. Normalnie dzieci z piekła rodem. Dobra, teraz czekajcie, bo muszę zobaczyć, czy to już tutaj matka mieszka. Nie, stąd ja przyszłam. Więc wracamy dalej niżej. O, tu jest tatusiek. Szanowany. Dzieciaczki. Może złą godzinę, ale pomyślałam, że wy jeszcze dzisiaj nie zginęłyście. Boże, wymyślić, tylko stwierdziłam, że jeszcze dzisiaj nie zginęliście. Trup. A, to tak jak z moją koleżanką, jak swojej teściowej składała życzenia na urodziny. Złożyła jej te życzenia i tak myśli. Skończyła składać myśli. Aż by cię szlak trafił. Teściowa na następny dzień zawału dostała. Autentyczna historia, więc uważajcie z życzeniami. Co życzycie komu? Tup, 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 tup.
kids building a fort? Oh, that's so cute. Tak, mamusiu, tak. Boże, matka, jesteś straszna. Pytania. To miało być na drugie czy na trzecie piętro? Matka, nie zawracaj gitary. Gotuj. Bełtej w tym garze. Jak ja to mówię, bełtej w garze i nie zawracaj gitary. Dobra, nie tu. Ja to potrzebuję chyba na samą górę. Więc jeszcze raz chyba tam trzeba będzie majtnąć wajchą. Tylko pytanie, czy to pudło samo mnie wyskoczy, czy ja mu będę musiała pomóc? Pudło... Proszę Państwa, pudło jest tu. Na drugim piętrze. Czyli nie tu, gdzie powinno być. Idę jeszcze raz majtnę, mam nadzieję, że to wyleci samo na trzecie piętro. A jeśli nie i będę miała problemy, to kino na pewno się ucieszy, że ogląda mi odcinki. Matka, cicho. Dobra, puszczaj to. Idę na górę sprawdzić, co tam. Znowu pomyślałam, tylko teraz nie zgincie. Więc trzeba się trzymać na baczności. Ale w innych grach tak nie mam, tylko tutaj. Dobra, mamy pudło. To pudło mi jest potrzebne. No. Czy ja tu będę mogła kwiatka podlać? Co z tym kwiatkiem mogę zrobić? Dobra, nic, dobra. Dawaj młota. Czemu to mi przypomina drut kolczasty? Dobra, wyłazi dzieciaczki. The smell of rotting sewage floating in the Thames. Thick industrial smoke choking the air and horse manure piled high on every street corner. Ah, it must be springtime in London. Tak. Dobra, możemy tu zejść? Aha, dobra, dzieciaczki nam się tu duszą. To nie. To nie łaski bez, schodzimy sobie na dół. Idę sobie pokminić taką razą. Gra, proszę mi się uspokoić. No zjedź troszkę niżej, ale nie szalej. Dobrze, w każdym razie coś tam będziemy mogli sobie pourządzać. Poczekajcie, mnie teraz... Aha. A skoro pudło przejechało, to czy dzieciaczki nie mogłyby sobie przejechać? Taka teraz rozkmina mała. A mogłyby przejechać. Ja chcę tam, tu, właśnie tu. Hehehe. Super. O, widzicie? No i weźmiemy garniołek, bo zapewne on jest potrzebny. O. I might be going out on a limb here, but I don't think those kids are as sweet and innocent as their pasty white skin and vapid soulless eyes devoid of life would suggest. Czekajcie, bo mi się teraz szatański pomysł wykminił, że skoro my mamy teraz tutaj pusty garniołek, napełnimy go wodą, tutaj gdzieś była łazienka i chodźmy, słuchajcie, tam do komina nalejemy tej wody, nie? A skoro nas zdędusi, gdzie była łazienka? Hello? Kto pamięta, gdzie była łazienka? Tu było żarcie dla szczura, dla psa. Tam matka siedzi. Stąd ja przyszłam. Tak.
stąd przyszłam, więc łazienka musi być z deka wyżej. Łazienka jest pod pokojem chyba. A jak jechałam tą windą, to tak mi się wydawało. Tu jest pokój. Tu jest winda. Tam skakałam. A tutaj gabinet. Nie. Widziałam łazienkę, przecież kran macaliśmy, no. Nie chcę młotka. Tutaj mnie w ogóle nie było, to nie ja łóżko popsułam. Żeby było jasne. I łazienka była na pewno po lewej stronie, no. Tam ojczulo siedzi. O, tu chyba jest łazienka, niżej, nie? Tak. Dobra. Idziemy, zalejemy komin. To już wiecie, drogie dzieci, jak święty Mikołaj dostaje się do was z prezentami przez komin. Ma magiczne wiadereczko z wodą, tam zalewa i dopiero się mieści. Jeszcze słyszałam teorię, że smaruje się masłem, co by lepiej mieć ślisk tam na dół, nie? Pamiętam, była kwestia, a mogę to podlać? To nie. Nie wiem, co ja mam z tym kwiatkiem zrobić, potem może wykminię. Wyłazić. W sumie mogłam windą się przyjechać, ale tam już się nie bawmy w to. I'd make a Mary Poppins joke right now, except that it's not in the public domain, and I don't want to get sued. Myślę, że nikt mnie nie rozpali. Again. Mamy cudowny klucz. No, mówiłam, że wszystko otworzy. Well, the twins have the run of the house now. What kind of mischief will they get into next? No, kolejne to stara chciała to. Żarcie dla piesa. Tu co dają? Look, I don't want to stereotype here, but has there ever been a set of twins that weren't evil? Czy to jest głowa? Okej. Jeszcze będzie trucizna. Super. Kochane dzieciaczki. Już wiecie, dlaczego ja tak bardzo lubię dzieci. Najlepsze są w sosie albo pieczone. Dobra, nieważne. To tak, to teraz idziemy na sam dół. Jeszcze tutaj... Nie, tutaj nic nie było, ale tutaj koło tatuśka. Może tatusiek nas przepuści. Perhaps instead of a pony, I can buy you one of those new motor carriages. They don't startle as easily. Tatuś, nie lubię już ciebie. Zaraz tam chyba były drzwi koło starej, nie? Please, stop your barking. You know how much the twins hate that barking. Would you two be dears and do... Już idę po to żarcie, przestań smęcić. Proszę, mam żarcie. Czy jeszcze coś tu dla mnie jest? We have now reached the grimmest part of our grim story. For that small box shoved into the corner is the ticket out of this house for the twins. Let's watch, shall we? If you dare. Mam dziwne wrażenie, że trzeba będzie dostać się aż tam na sam dół. Dobra, na razie weźmy to żarcie. Czekać, jak patrzę, czy tam jest możliwość zejścia. A, czekajcie, mamusia była chyba tu. Chyba, że wyłączę prąd, nie?
Cześć, pioseł. Please don't touch the soup, loves. You might burn your delicate little hands. Aha, ha, ha. Ale czekajcie, może w łazience coś mogę zrobić? Że ta para nie szła. Nie, no tutaj to brałam. Tam mogę wskoczyć? Nie mogę. Spróbuję tam prąd odłączyć na górze. Ewidentnie mamy się dostać tam. Chyba, że wrócimy, słuchajcie, po młotek. Gdzie ja zostawiłam młotek? Młotek został... w łazience? W pokoju? Nie pamiętam, gdzie zostawiłam młotek. No, spadać. Nie, on został w pokoju na górze tam. A przy okazji też odłączę prąd, zobaczę, czy to coś poskutkuje. A tu? Ojciec mnie irytuje, że nie przepuszcza mnie do tamtych drzwi. Tędy przyszłam. Tatuś, ty zobaczysz, otruję ciebie i wtedy przejdę. Nie będę za to płakać. Dobra, tu to odłączmy. Jak coś to tutaj to leży. Zobaczymy, czy to zadziałało. Jak tu trzeszczy wszystko w tym domu. Ojciec, zamiast stać z tą gazetą, byś ponaprawił. Tu jest kluczyk. Nie. Ej, chciałam spróbować zrobić cokolwiek. Nie. A tak? Nie. Zdzichu. Czy Zdzichu może mi pomóc? Chociaż... kina. No jesteś tu. Nie no, to potrzebne jest trzecie dziecko. Przecież nie wrócimy tam. Bo Zdzichu i tak nie przejdzie. Dzieciaczki, chodźcie, będziemy kombinować. Jak tu się do tej trucizny dostać? Matka, to masz jakiś pomysł? Please don't touch the soup, my dears. I have all the ingredients just like you like them. Może ten stary pierdół nas przepuścił. Może tam coś jest. A jakby wrócić po młotek i spróbować ten zlew rozwalić? Wiecie, ciśnienie może poszło w inną stronę, czy coś? A, tu jest młotek. Dawaj młotek. Aha, tam jest łazienka. To ja myślę, że do łazienki powinno się chodzić po drabinie. Przecież wiecie, wyłazicie spod prysznica mokre giry, poślizgnie się na szczeblu i szlak trafił. Nie, zdecydowanie to nie to. Czy ja mogę coś na górze jeszcze zrobić? Poza wrednym tatusiem? Mogę go przeskoczyć? Nie, tam na pewno nie. A czekajcie, jak jestem tu, skądem przyszła? Czy ja mogę tu zejść? Tu jest ten pies! Ho, 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 ho. A jakbym... No ale nie pomogę Zdzichowi, bo tylko ja mogę przejść. Jak Zdzichu puści wajchę, to nie przejdzie. Czy tu coś gdzieś? Nie. Czekajcie, jeszcze tu zajrzę. Nie, tu na pewno nie. Może zamontujmy znowu to. Nie będzie widno w tym domu. Oh,
Może coś z tym kwiatkiem? Dajcie ten młotek. Nie, ten miś z wbitym nożem w serce mnie rozwala. Nie, no z tym kwiatkiem nie. Tu byłam? Tak, to jest ten strych. Może na strychu jeszcze coś zostało? A jakby tutaj podłączyć znowu? To z prądem? Dobra, to idziemy po to z prądem. Już czekajcie, bo się zabanglałam, w którą stronę powinnam pójść. Może taka kombinacja. Już pomijam fakt, że tu jakieś złe dźwięki są. A nie, to tylko górę chyba oświetli. Czy wszystko jest oświetlone? No, każdą razą winda nie działa. Oddajcie młotek. Pójdę na dół, zobaczę, że się mogę skombinować. Ewentualnie przełączymy się na Zdzicha. Czy u niego coś się zmieniło? Zresztą nie wydaje mi się. Nie, tu matka siedzi. Spadaj, dzieciaczki. Mamy klucz. Dalej tu jest para. Nie. Nie o to tu chodzi. No, kluczek raczej też nie, no po prostu go teraz wzięłam, tak wiecie, z sympatii do klucza. Nie, no wiecie co, ja sobie tutaj w tym momencie zrobię cięcie i ja zobaczę, co ja powinnam tutaj zrobić po prostu, żeby nie stać w martwym punkcie. Okej, więc na czym stanęło? Na tym stanęło, że Zdzichu, pójdź wajcha. Zdzichu, pójdź wajcha i powinieneś zejść w dół. No, jeszcze nie tu. Tak, już... obejrzałam sobie ten momencik tylko i dalej postaram sobie się sama przed poradzić sobie, tak. Za dużo sobie. O! Już trzeci znaczek dzisiaj taki. Mówiłam, że kochane bachorki. Ale dobrze, tylko zejdź mi tu. Tam jest ta trucizna. A tu jest właśnie to, co ja chciałam. Dziękuję. Cześć, dzieci. Rat poison. You know, if one were to examine this box of rat poison carefully, the instructions would read: one small thimbleful added to food will cause intense, horrifying and excruciating death. Side effects include tingling, blurred vision, occasional dryness of the mouth and getting to go outside and play. Tak. Jeszcze skoro mamy kość, to zapewne mamy ją dać psu. Czekajcie, jeszcze sobie tu chcę pójść. Co tu dają? Możemy przejść tam albo koło tatuśka. Gdzie pójdziemy? Do tatuśka. Dobrze, to ty sobie tam się wściekaj, a ja idę po kluczyk. No na pewno, ja doprawiałam. Jestem genialną kucharką. Nie to. Dobra, mam kluczyk, bo chcę iść do tatuśka. Tylko najpierw chyba muszę do mamuśki. Powiedzieć, że zupa fajna. Czy tu? Krzesło jakby się podświetlało, nie? Cześć, matka. Why don't you two darlings go wash up for dinner? Well, then we can eat. Nie słuchałam, co mówiłaś, no, ale mniejsza, pójdę do ojca. To nie tu, to było wyżej. Nie. Nie spadać mi, dzieciaczki.
Tatuś, zupa dobra. Mom has made some delicious smelling soup for dinner. Why don't you two go wash up? Then we can eat. No to chodź, ojciec. Co mi tak brzydko grę dzisiaj przycina? No zupa jest iście zatruta. O, a tu mam iść pod prysznic, tak? Ale po co? Ale ja tam mogę wskoczyć, czy nie mogę? Dobra, nieważne. Nieważne, nie czepiajmy się tego. No a... Czekajcie, może klucz wyrzucę, to one zechcą się myć. O! Doing as they're told? Ale klucz zabieram. Aha, no tak, bo wiecie, żeby dzieci na to nie patrzyły, prawda? Mogę teraz te drzwi otworzyć. A nie, tutaj to jest pies. Dobra, to ja idę sobie tam, słuchajcie, gdzie był tatuś. U mnie tam bardziej mimo wszystko to intryguje. Well, that and being a cave with no real form of reproduction. But that's beside the point. The point is, the twins... Well, I don't know if there is a point to their madness. But they may find their newfound freedom comes at a cost greater than they're capable of imagining. And as with the rest of our travelers, and perhaps even you, I guess only time will tell. Shall we continue our journey? It's been so enlightening thus far. Ooh, I can't wait to see what happens next. To chyba nie tu powinniśmy teraz iść. Chyba powinniśmy przejść tamtędy? W ogóle gdzie moja reszta ekipy? Mamusiu, tatusiu. O, jesteśmy u tatusia. Więc musimy jednak pójść tam. Chciałam iść tam, ale nie. O, jest nasza ekipa przecudowna. Zaczekajcie, tylko sobie pootwieramy. W kolejności mi się proszę ustawić. Tak. Zdzichu. Może ty dalej z tą kością ganiasz. Aj, zdzichu, zdzichu. I Kina. Kina dzisiaj taka pominięta. Pozdrówcie Kinę, no, u niej na kanale. Bo wiecie, żeby nie było, że pokrzywdzona. Ej, reszta ekipy, zapraszam tu. Ustawić mi się ładnie i się żegnamy. Dzisiejszy odcinek zdeczka długi wyszedł. No tak, tak troszkę bardziej niż zwykle. Jednak, no, dzięki posiłkowaniu się odcinkiem Kiny, którą bardzo serdecznie wszyscy dzisiaj pozdrawiają, poszło mi w miarę okej. Tak więc dzięki wam bardzo serdecznie za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Już niedługo kolejny, tak więc trzymajcie się, no i cześć!